Stowarzyszenie Razem dla Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości oraz Nieformalna Grupa Młodzieży Detektywi Przeszłości podsumowała projekt W cieniu piastowskiego orła. Wakacyjna przygoda na ziemi kłodzkiej z husytami w tle. Spotkanie odbyło się w piwnicy tumskiej Twierdzy Kłodzko, gdzie znajduje się wystawa tematyczna Życie codzienne na ziemi kłodzkiej w czasach husyckich. Przygotowaliśmy na dzisiaj, myślę, że dość bogaty program tego spotkania podsumowującego, bowiem odbędzie się dzisiaj uroczysta premiera filmu promującego tematykę husycką, który powstał w naszym projekcie przy udziale statystów z różnych grup rekonstrukcyjnych, także grupy zaprzyjaźnionej z Republiki Czeskiej, a zatem mamy tutaj międzynarodową obsadę. Przygotowaliśmy także publikację poświęconą bitwie pod Starym Wilisławiem, jaka rozegrała się 27 grudnia 1428 roku. Jest to jedno z najbardziej tajemniczych wydarzeń naszego regionu, bo tak naprawdę nie wiemy, gdzie ta bitwa dokładnie miała miejsce, a w tym roku podjęliśmy szereg działań, żeby to miejsce spróbować jak najbardziej zidentyfikować. Między innymi po raz pierwszy w historii udało się we współpracy z Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków przeprowadzić badania archeologiczne na domniemanym terenie, gdzie ten konflikt być może miał miejsce. Udało się także sięgnąć po wiele źródeł, które nigdzie są niepublikowane, które mam nadzieję tą publikację znacznie wzbogacą. Samo nadleśnictwo i położenie nadleśnictwa na tej ziemi z bardzo bogatą historią, nie tylko polską, ale też czeską, pruską. No tutaj te wszystkie narodowości mieszały się, wydarzenia się działy, wojny toczyły się, naprawdę wiele, wiele ciekawych rzeczy. Ja bardzo się cieszę, jak młodzież się angażuje, jak młodzież bierze udział w tego rodzaju projektach, jak poznaje historię i historię tą z najbliższego otoczenia. Tu, gdzie mieszka, gdzie żyje, gdzie codziennie przebywa. I wracamy korzeniami do historii. Drugi powód jest taki, że mój wnuk gra na saksofonie i został zaproszony na podsumowanie tego projektu. Był w Polanicy, kiedy był pierwszy etap podsumowania, tam grał. No to chciałem przy okazji posłuchać również tu w dzisiejszym dniu. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu pod tytułem W cieniu piastowskiego orła – wakacyjna przygoda na ziemi kłodzkiej z husytami w tle. Dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Nowe FIO gminy Kłodzko i Nadleśnictwa Zdroje.